Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. W ostatnich filmach trochę mówiliśmy sobie o żywym statku, o ulepszeniach do niego. I Mr. Gadang, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, jeżeli źle, to najmocniej cię przepraszam, zwrócił mi uwagę na to, że nie pokazałem, jak podnieść klasę niektórych ulepszeń za nanity. A mówiłem, że to zrobię i gdzieś mi to tam umknęło trochę. Spowodowane to też było tym, że mi Lapek odmówił posłuszeństwa i nie nagrałem tego. No ale nadróbmy to szybko. Oczywiście tutaj technologie, które ja będę wkładał, będą przeładowane, ponieważ statek już wymaksowaliśmy w poprzednim filmie. No ale to nie przeszkadza, żeby pokazać, jak to ogarnąć. Weźmy sobie teraz, zamontujmy nasze ulepszenia. Teraz jak widzicie, zamontowałem to jakby w dwóch grupach. Czyli mamy silnik startowy i tarczę. Tutaj mamy zwykły silnik pulsacyjny i hipernapęd. Dlaczego? Ponieważ silnik startowy i tarcza, wszystkie eski będą takie same. Przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby wyszły jakieś inne wyniki przy podnoszeniu tyle razy, ile podnosiłem. Także co do samego ulepszania, jak widzicie, mamy od razu opcję ewoluuj. Z C na B to jest 210, z B na C 310, z A na S 430. Teraz jak to sobie podniesiemy, i tutaj zawsze silnik startowy zawsze mi wychodził minus 20% i siła tarczy zawsze mi wychodziła plus 30, dlatego te dwie myślę, że możemy podnosić w ciemno, zawsze będzie tak samo. Teraz jeśli chodzi o hipernapęd i silnik pulsacyjny, przed podniesieniem zawsze koniecznie zróbcie save'a. No i sobie podnosimy. Weźmy nasz hipernapęd, od niego zacznijmy. 222 lata świetlne, czyli słabo. No to co robimy? Czytujemy save'a. Punkt odtworzenia zawsze. Nie autozapis, tylko punkt odtworzenia, nie? No i jak widzicie, te cały czas są podniesione. Próbujemy dalej z hipernapędem. 224. Lepiej, ale ciągle słabo. Potem robimy tego save'a, żeby nie tracić tysięcy nanitów na to, bo tak jak przy jeszcze hipernapędzie, myślę, że w miarę szybko znajdziemy taki w miarę przyzwoity. Tak przy silniku pulsacyjnym, no już może to być problem. No 249. Jest to wynik dość przyzwoity. Powiedziałbym, że można by zostawić. Ja mam chyba 263 lata znalazłem maksymalne. Ale w granicach 250 to już jest całkiem dobrze. Także jeżeli załóżmy, że hipernapęd nam odpowiada, nie zapomnijcie ponownie zrobić save'a. No i zabieramy się za podnoszenie silnika pulsacyjnego. Tak jak mówiłem, dla mnie najważniejszą statystyką w nim jest manewrowość, ponieważ zależy mi na jak największej szybkości statku. Dopalacz, no, w sumie sprawa drugorzędna, przynajmniej dla mnie. Wyszła nam manewrowość 10, dopalacz 11, zaraz zerkniemy, jakie ja mam statystyki na swoim. Manewrowość 18, dopalacz 16, czyli no nie ukrywamy, że dostaliśmy kichę. Czyli
Ponownie nie autozapis, punkt odtworzenia. Naszą tarczę, silnik startowy i hipernapęd mamy. No i nasz silnik pulsacyjny wrócił do wartości początkowej, więc próbujemy drugi raz. Dopalacz no, wyszedł niezły, za to manewrowość tragiczna, też nas to nie interesuje. Czyli poprawiamy. Generalnie w taki sposób robimy do czasu, dopóki nie osiągniemy jakichś tam satysfakcjonujących nas efektów. No i tak naprawdę to tyle. No. Jest to takie króciutkie uzupełnienie filmu, w którym mówiłem o ulepszeniach, jak ulepszyć nasz żywy statek, jak je zdobyć, gdzie i jak je zamontować. Po prostu zapomniałem o tym wspomnieć. Przypomnieliście mi o tym. No i się poprawiam. No i to by było chyba na tyle, no. Ewentualnie sobie możecie spojrzeć, jak tu wygląda moje ustawienie. Pokażę wam mniej więcej, jakie wartości uzyskałem, czyli silnik pulsacyjny, manewrowość 18, dopalacz 16. Silnik startowy, tak jak mówiłem, zawsze wychodzi 20, więc tutaj żadnej różnicy też nie będzie. Hipernapęd. No ja znalazłem 263 lata świetlne, więc całkiem nie najgorzej. Zostawiłem już dalej, nie szukałem. Być może są wyższe. Nie znalazłem. Jeżeli chodzi o broń, obrażenia 8, szybkostrzelność 3, rozpraszanie 3, ciepła 3. Jest to najwyższe, co znalazłem. No i tutaj trochę z oczami jest bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ one mają 4 statystyki. 3 statystyki, ale po 2 się tylko pojawiają w każdym ulepszeniu. Także mam każdą inną, żeby jakby pokryć wszystkie te pola. Oczywiście ktoś może na przykład zaszczepione oczy używać tylko i wyłącznie jako doładowywanie tarczy i wrzucić sobie 3 niebiańskie źrenice, tak? Tak jak tutaj wam w tej chwili na ekranie się pokazało, czyli doładowanie tarczy plus 147%. No jeżeli byśmy mieli takie 3, no to prawie 450% doładowanie tarczy byśmy mieli. Więc taki typowo do ładowania, a nie pod obrażenia zrobiony. No tutaj druga opcja to jest obrażenia 27, rozpraszanie ciepła 90. I trzecia opcja to jest jakby takie wypośrodkowanie. Obrażenia 27 i doładowanie tarczy 110. Generalnie przy trzech takich byśmy mieli doładowanie tarczy 330 i obrażenia koło 80%, więc nie najgorzej, tylko nie wiem, jakby to się wtedy sprawdzało, ile strzałów byśmy mogli oddać, nim by się nam ta broń przegrzała. No i co, dodatkowo wszystkie smugi statku, żeby zwiększyć prędkość dopalacza, plus wszystkie figurki, które minimalnie podnoszą nam nasze główne statystyki. No i oczywiście zagłuszacz skanera i coś, co można by nazwać skanerem gospodarczym w żywym statku. Tutaj mamy też jeszcze membranę z chloroplastu. Jest to ulepszenie silnika startowego, które dodatkowo go ładuje podczas pobytu na planetach, chociaż dziwi mnie obecność tego ulepszenia, skoro automatyczne ładowanie niby jest włączone w każdym ulepszeniu. Także jakby to się
trochę dubluje z ulepszeniami. No ale mam to. Wypadło, no to założyło. Ostatnim z ulepszeń jest tarcza i tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj maksymalne co mi wypadło i co zawsze mi wypadało, to plus 30%. Innego ulepszenia nie znalazłem. No i co, tak na szybciutko, to chyba by było tyle. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszelkie sugestie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.